Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali przewrotnie o najgorszej rasie kur do hodowli. Czy w ogóle taka istnieje? I jak już sobie taką wybierzemy, to co należy z nią zrobić? Czy w ogóle jakkolwiek inaczej powinniśmy podchodzić do hodowli w momencie, kiedy mamy styczność z tą? Rasą. Wcześniej już o tym odcinek nagrywałem. Jeżeli chodzi słuchajcie o takie kury bardziej wymagające, to możecie się trochę zdziwić. Natomiast w większości są to również kury ozdobne. Kury ozdobne mają to do siebie, że w większości przypadków są, bardziej, mm, są mniej odporne na różne choroby, są mniej odporne na warunki atmosferyczne i na warunki, które wy im zapewnicie, szczególnie w tych małych chowach, kiedy nie macie ogrzewanych kurników. Nie macie odpowiedniego światła, nie macie odpowiednich warunków z reguły, no tylko w większości mamy jakieś tam kurniki, tak nazwijmy to przydomowe, mniejsze. To jest rasa kury, słuchajcie, rasa kur, właśnie kurki ozdobne, które moim zdaniem, no. Jeżeli chcielibyśmy faktycznie dobrze je hodować, możemy to zrobić, natomiast nie jest to proste niż na przykład, jeżeli mówimy o drobiu ogólnie, ogólnoużytkowym. Kolejna rzecz bardzo ważna, na którą trzeba zwrócić uwagę moi drodzy, i też dużo ludzi na to nie patrzy w związku z hodowlą, jest to, ile kur będziemy hodować. To jest bardzo istotne. Wcześniej już Wam o tym mówiłem, że musimy mieć odpowiednie miejsce na to, żeby te kury trzymać i musimy sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie. Ile my mamy tego miejsca, czy mamy wybieg, żeby te kurki mogły sobie po prostu po tym wybiegu chodzić, żeby miały dużo miejsca, bo wiadomo, że im więcej miejsca mają, tym są bardziej szczęśliwe, nie dziobią się, nie drapią i po prostu mają większą swobodę. Przechodząc do pytania z tytułu odcinka Najgorsza rasa kur, słuchajcie, nie ma takiej. Przyjęło się, że zielononuszka lub żółtonuszka ma dość duże wymagania i tutaj nie powinniśmy hodować więcej niż 80 do 100 sztuk kur. Natomiast oczywiście yy, nie będzie tutaj problemu, jeżeli będzie to ilość większa, tylko wtedy musimy mieć duży wybieg, bo są to kury dość agresywne. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o aspekt związany z jedzeniem, tak jak wam mówiłem wcześniej, pokarm możemy podawać czy to będzie kura broiler, czy to jakakolwiek rasa by nie była, czy nioska, czy kura ogólnoużytkowa, czy jakakolwiek ozdobna, możemy podawać to samo, szczególnie w chowie ogólnoużytkowym. Bardzo trudne i wymagające są kury, tak zwane bojowce. To są kury, słuchajcie, możecie sobie obejrzeć na kanale u mnie, które charakteryzują się tym, że mają dość dużą postawę, masę ciała. Dodatkowo yy, są Dość agresywne, potrzebują dużo wybiegu, mało jajeczek niosą, i no to są kury, można je określić takimi trudnymi w hodowli. Raczej mało ludzi będzie miało z nimi styczność, bo ciężko będzie je dostać gdzieś tam na bazarze, na targach, czy nawet kupić od kogoś, a w większości tak kupujemy właśnie kury. Ludzie w Polsce też tak nie hodują, te kury są bardziej popularne na wschodzie, że tak to nazwę świata, niż u nas. Więc to są takie kury, więc jednej takiej, słuchajcie, rasy nie ma. W ogóle też bym się zastanowił, czy taka rasa w ogóle istnieje. Moim zdaniem nie istnieje w zależności od tego, jakie mamy warunki. Eee, takie powinniśmy kurom zapewnić. Oczywiście podstawa, tak jak Wam zawsze mówię, to jest odpowiedni pokarm zróżnicowany przede wszystkim z naciskiem na zboża i z naciskiem na warzywa, jakąś tam zielonkę na odporność. Dodatkowo, oczywiście kurnik, wybieg, kurnik oświetlony, w miarę ocieplony. I to, to są takie podstawy podstaw. Musimy mieć jakieś gniazda, grzędy, karmidło, poidło, woda codziennie wymieniana, jakaś ściółka dla kur i to jest wszystko moi drodzy. Nie ma tutaj żadnej magii. Kwestia taka, żeby po prostu mieć czas, żeby się tym zająć, żeby trochę tych kurek przypilnować. Co może Wam sprawić problem? Szczególnie, słuchajcie, bez względu na rasę, problem stanowią e, na pewno dla początkujących hodowców zachowania kur. Jeżeli ktoś nie miał styczności, to możecie się zdziwić z tym, możecie się zdziwić, e, szczególnie hodowcy, którzy już są zaawansowani, wiedzą jak to wygląda, że zobaczcie jak wygląda na przykład teraz podwórko, tak zwany ten wybieg dla kur. Tak samo mogą wyglądać zaraz krzaki. E, nie czujecie, bo tu na nagraniu tego nie da się wyczuć, ale jaki jest na przykład zapach. No i dodatkowo yy, czasami jest bardzo głośno, na co też trzeba zwrócić uwagę. Więc to jest nie dla każdego, ale jednej takiej rasy nie ma, no bo każda kura hałasuje. Każda kura, szczególnie jak kurnik macie duży i kur jest dużo, po prostu zapachy nie są za ciekawe. Ale no to mówię coś za coś, przynajmniej jemy jajeczka dobre. Kolejna rzecz, moi drodzy, związana właśnie z kurkami i z najgorszą rasą. Jeżeli można to tak określić, to ja Wam polecam właśnie taka porada ode mnie, żebyście sobie na początku, tak jak wspomniałem, kupili kurki ogólnoużytkowe, ale zastanowili się, ile Wy tych kur potrzebujecie, co mówiłem już na początku odcinka, bo to jest bardzo ważne, szczególnie kiedy zaczynacie. Więc mówię, jednej takiej rasy po prostu kurki nie ma. Wiem, że są inne, różne rasy się trafiają, czasami się zastanawiacie, są jakieś brachmy, nie brachmy. Orpingtony nie ma to, słuchajcie, tak naprawdę znaczenia. Zachowujemy się tak samo, robimy to samo. Oczywiście, jeżeli chcemy kurę stricte nioskę, no to powinniśmy ją trochę inaczej karmić, bardziej to rozmaicać, żeby te jajka były, żeby one były smaczne, żeby skorupka była odpowiednia, żeby żółtko było odpowiednie i żeby tych jajek było odpowiednio dużo. No to wtedy faktycznie musimy te warunki zapewnić. Ale jeżeli aż tak nam na tym nie zależy, no to słuchajcie, jakie kury kupimy te kury i mamy odpowiednie warunki, one sobie. Powinny, powinny poradzić. Wiadomo, nie mamy jakichś super warunków, ale w większości nie mamy jakichś super warunków, ale to głównie przez to, że no, też nie inwestujemy. Jeżeli mamy małe kurniki, no to nie inwestujemy w jakieś duże kurniki, no bo nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj stawiać wielkie kurniki, wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Jak wiecie, jak obecnie wygląda cała opłacalność tego rynku opłacalności przy takiej małej hodowli szczerze wam powiem że nie ma więc jeżeli tak tylko na marginesie bo wiem że takie pytanie się pojawiło ale to może w innym odcinku jeżeli ktoś wam mówi że na tym zarabia to po prostu najprawdopodobniej kłamie przy takiej małej ilości chyba że nie wiem ma swoje zboże albo kupuje za pół darmo od sąsiada ale na samym zbożu też za dużo tych jajek raczej nie będzie kury trzeba kupić słuchajcie sama kura kosztuje ponad 30 zł oprócz tego Pokarm dla tych kur. Zobaczcie sobie, nawet jakbyście chcieli karmić tylko paszą pełnoporcjową, ile wychodzi pasza, a ile teraz wychodzi, wychodzą ceny energii. Jeszcze doliczcie sobie pracę. Ktoś powie: Ale ja pracy nie liczę. No ale to pracy nie liczysz, ale pracę trzeba liczyć. No bo przecież ktoś wchodzi wow. do tego kurnika, ktoś się tym zajmuje, poświęca swój czas. Więc jeżeli to nie będziesz ty, to będzie ktoś inny, na przykład twój pracownik, któremu musisz za to e, zapłacić. Także na pewno trzeba na to e, zwracać uwagę. Wracając do tematu, e, już tak podsumowując, kończąc odcinek, Jednej rasy kurki takiej nie ma, e, na początek, tak jak mówię, kurki ogólnoużytkowe polecam. E, nie przejmujcie się, jeżeli chodzi o karmienie. Tak naprawdę karmimy tym samym. E, po prostu e, raz kurki będą nam więcej jadły, raz mniej. Oczywiście są rasy, które pobierają więcej pokarmu, szczególnie te rasy większe, i są rasy, które pobierają mniej. Ale już jak kura jest dorosła, no to wtedy jajko jest większe, to też sprzedajemy drożej. Ale ona wtedy też siłą rzeczy pobiera więcej tego pokarmu, co jest e, zrozumiałe. Okej, okay, moi drodzy, także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Tradycyjnie, jak się podobało, oczywiście, łapeczka w górę, subskrypcja i dajcie znać w komentarzu, co tam u Was słychać i jak Wam idzie hodowla. Do zobaczenia, cześć.